Witajcie w kolejnym filmie z CSGO, a dzisiaj pokażę wam, jak udało mi się przyspieszyć chodzenie w CS-ie bez korzystania z shifta i bez wydawania żadnego dźwięku. Możemy to zrobić dzięki takiej małej metodzie, którą wam dzisiaj pokażę, ale też chciałbym na początku powiedzieć, żebyście nie traktowali tego filmu jako poradnik, tylko bardziej taki eksperyment, czy też ciekawostkę techniczną, co w CS-ie można zrobić i w jaki sposób to wykorzystać. Zaczęło się to wszystko od maila, którego dostałem od widza o niku BocianDos, o ile dobrze pamiętam. Jakieś dwa dni temu wysłał mi on film o klawiaturze, która działa poniekąd jak gałki na padach. Generalnie dzięki tej klawiaturze możemy kontrolować prędkość, z jaką się poruszamy w grach, zależnie od tego, jak mocno naciśniemy klawisz. I przez kontrolowanie prędkości poruszania się w CSGO możemy chodzić szybciej niż na shifcie i wciąż nie wydawać dźwięków, i za chwilę dowiecie się, jak udało mi się to zrobić. Bez użycia pada i bez użycia specjalnej klawiatury. Widz chciał się dowiedzieć, czy jest coś takiego możliwe właśnie na normalnej klawiaturze, a jeśli tak, to czy nie zrobiłbym na ten temat filmu. Więc pomyślałem, że podejmę się tego i zobaczę, co uda się zdziałać. Pierwsza rzecz, za jaką się wziąłem, to sprawdzenie, jak dokładnie działa ciche chodzenie w CSGO. Ciche chodzenie w CSGO nie jest zależne od tego, czy trzymamy klawisz shift, czy też nie, tylko od prędkości, z jaką się poruszamy. Klawisz shift jedynie zmniejsza naszą prędkość, dokładnie o 48%, i dzięki temu, że prędkość jest mniejsza, to od razu wpływa to na dźwięk kroków. W każdej broni prędkość bazowa jest inna, w przypadku AK prędkość wynosi 215, a jak chodzimy na shifcie, po cichu to wynosi 111. Więc pierwsze, co chciałem sprawdzić, to od jakiej prędkości kroki zaczynają być słyszalne. Pomogła mi w tym komenda serwerowa SV MaxSpeed. Dzięki tej komendzie mogłem ograniczyć prędkość poruszania się na serwerze lokalnym i szybko dowiedziałem się dzięki temu, że dźwięk kroków odtwarzany jest od prędkości 135 jednostek na sekundę. Więc jest to wciąż więcej, niż gdybyśmy się na przykład poruszali z kosą na shifcie, ponieważ z kosą na shifcie poruszamy się z prędkością 130. Więc jaki w tej chwili jest cel? Celem jest, aby poruszać się z prędkością 135 uniców, czy też po prostu jednostek na sekundę, czyli zaraz na granicy słyszalnych kroków, niezależnie od tego, jaką mamy aktualnie broń. Dzięki temu w przypadku poruszania się z kałachem, nasza prędkość będzie 24 jednostki większa, niż gdybyśmy się poruszali normalnie poprzez shift. W przypadku AWP-31, a z kolei w przypadku Negeva-57, ponieważ jest to najcięższa broń w CS-ie. Czym mamy cięższą broń, tym większa będzie różnica. I możemy to zrobić na przykład klikając co chwilę A i D, czy też W, bez trzymania shifta, aby poruszać się cały czas na granicy 135 jednostek. Oczywiście chodzenie w ten sposób jest trudne i raczej nikt nie chciałby tego tak robić, może poprzez jakieś makro udałoby się to zrobić, ale częstotliwość klikania tych przycisków też jest zależna od tego, jaką aktualnie posiadamy broń, ponieważ każda broń ma inną wagę, z każdą bronią inaczej się trochę poruszamy, z inną prędkością, więc chyba użycie makra też nie miałoby większego sensu. Ale jest też drugi sposób. Kontroler. Grając na kontrolerze możemy kontrolować, z jaką prędkością się poruszamy. Wszystko jest zależne od tego, jak przechylimy gałkę. Jeśli odchylimy gałkę minimalnie do przodu, to możemy poruszać się i z prędkością 4 jednostek na sekundę. A czym bardziej odchylimy ją do przodu, tym nasza postać będzie szybciej się poruszać. Dzięki temu w łatwy sposób możemy kontrolować prędkość właśnie za pomocą gałki, pada. I można powiedzieć, że w momencie, kiedy gramy na padzie, to mamy pewną przewagę nad osobami, które grają na klawiaturze. Na klawiaturze możemy iść albo z pełną prędkością, albo z prędkością o połowę niższą. A w przypadku pada możemy kontrolować dokładnie, z jaką prędkością chcemy się poruszać. Oczywiście nikt na padzie z nas nie będzie chciał grać tylko po to, żeby szybciej chodzić bez wydawania dźwięku, ale jest jeszcze lepsze rozwiązanie. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to emulator pada. Po tym, jak sprawdziłem, jak dokładnie działają kroki i jak działa chodzenie na padzie. Dzięki emulatorowi możemy odwzorować poruszanie się na padzie za pomocą klawiszy na klawiaturze, tworząc specjalne bindy. Sprawdziłem kilka emulatorów, aż w końcu trafiłem na ten, który faktycznie robi to, co chce, i to w prosty sposób. Program nazywa się Virtual Controller i tworzy on nam tak zwany wirtualny joystick. W programie możemy ustawić różne bindy, czyli na przykład mogę ustawić, żeby klawisz W przychylał mi gałkę do przodu tego wirtualnego pada o wskazany procent. Robiłem różne bindy i sprawdziłem, jak dokładnie muszę ustawić ten procent, żeby poruszać się z prędkością 135 jednostek na sekundę. Udało się to zrobić. Teraz, żeby to wszystko jeszcze działało, trzeba z parametrów startowych usunąć parametr NoJoy, w opcjach włączyć wsparcie joysticka i odbindować klawisze WASD. Potem już wszystko zaczyna działać, chodzimy z prędkością, którą wybraliśmy właśnie w tym programie. Tylko szybko zauważyłem, że prędkość 135 nie jest najlepszym pomysłem, gdyż gdy w momencie, kiedy poruszamy myszką przy takiej prędkości, to nasza prędkość się zwiększa. Co za tym idzie, zaczynamy wydawać dźwięk, ponieważ prędkość jest większa niż 135 jednostek. Tutaj musiałem trochę się pobawić tymi ustawieniami i nieco je zmniejszyć, czyli chodzimy w tej chwili z prędkością 132 jednostek na sekundę, ale dzięki temu nie ma właśnie tych kroków w momencie, kiedy poruszamy celownikiem na boki. Ale mimo że to trochę obniżyłem, to i tak jest wciąż duża różnica między chodzeniem na shifcie, na przykład z kałachem, a chodząc z prędkością 132.
Trafiłem też na drugi problem. Jak sobie to już wszystko pobindowałem i odbindowałem klawisze WASD, żeby chodzić właśnie symulując pada, no to cały czas poruszałem się z prędkością taką, którą wybrałem w programie do bindów, więc nie mogłem chodzić w ogóle szybciej. Więc wymyśliłem, że zrobię sobie bind, który będzie odbindowywał mi klawisze WASD w momencie, kiedy trzymam shift i bindował je z powrotem, kiedy ten shift puszczę. Dzięki temu, w momencie, kiedy trzymam shift, działa mi chodzenie na padzie, a w momencie, kiedy ten shift puszczam, chodzę normalnie na klawiszach WASD. Próbowałem do tego zbindować komendę joystick 0 i 1, żeby po prostu ten joystick całkowicie wyłączać i włączać, ale zauważyłem, że jak często wpisuje się joystick w konsoli, to wyrzuca serwer zapisywanie zbyt wielu komend. Więc to jest tak naprawdę wszystko. Wystarczy pobrać i skonfigurować emulator, tak jak to zrobiłem na filmie, zrobić bind do tego, żeby to działało tylko i wyłącznie na klawiszu shift oraz włączyć wsparcie joysticka w CSGO. Pisałem, że można do tego porobić jeszcze jakieś inne bindy, może nawet i lepsze, żeby to wszystko lepiej działało. To jest to, co mi się udało zrobić. Jeśli chcecie, to możecie sami się tym pobawić, ale na pewno nie korzystałbym z tego na jakichś stronach, które mają własne tyczy, czyli na przykład Faceit, SA i tak dalej, ponieważ oni to mogą po prostu blokować, albo nawet i banować, więc na pewno nie korzystajcie z tego na takich stronach. Możecie się tym pobawić jak najbardziej na serwerze lokalnym, bana raczej nie dostaniecie na WAKU za zwykły emulator. Tak czy siak, jeśli cokolwiek będziecie z tym robić, to tylko i wyłącznie na własne ryzyko. To jest bardziej film odnośnie tego, co można w CS-ie zrobić i jakie są możliwości. Też poniekąd na prośbę widza fajny pomysł podsunął i myślę, że to też jest ciekawa rzecz. I ten film właśnie nie jest poradnikiem, a takim bardziej eksperymentem. I w sumie to by było na tyle. Jeśli film wam się spodobał, chcecie więcej takich bardziej technicznych rzeczy, eksperymentów i ciekawostek technicznych odnośnie CS-a, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a tutaj jeszcze możecie zobaczyć moje dwa pozostałe filmy. Ja już się w tej chwili z wami żegnam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.